2:30, 6 marca. Ja za 10 minut jestem umówiony na bazie, już dojeżdżam. Z nowym kolegą przyjął się do nas nowy pracownik. Mój nowy kolega z pracy będzie czekał tam na mnie. Znaczy czekał, no umówiliśmy się na za 23, tak żeby ogarnąć samochody i przed 3 sobie wyruszyć. A tak widzę, że w weekend popadało trochę śniegu. To stopniało, teraz mroziło, jest minus 5, minus 4. Więc raczej będzie ludno na szczepie, trzeba będzie to zrzucić. Zobaczymy, jak to jeszcze będzie. Ale dzisiaj taki ciekawy dzień, bo jedziemy w dwójkę. Mamy zaplanowaną tą samą robotę. Także pojedzie. Dzisiaj będzie jego drugi dzień w pracy, w piątek był pierwszy, ale w pierwszy dzień to tam jeździł na lokalu, tam takie łatwe dosyć roboty, nie musiał tam się niczym przejmować, tak naprawdę od rampy do rampy. No a dzisiaj już pierwsza trasa na Szczecin i co ciekawe, jedzie moim byłym samochodem. Miał niebieską Magnumą, także taki mały konwój sobie zrobimy. W dwójkę polecimy na ten Szczecin. No i pokażę mu co i jak wygląda tej naszej robocie, żeby też nie musiał łazić, błądzić. No żeby też łatwiej było, tak w dwójkę też raźniej. Także dzisiaj to jest ciekawy dzień. Zobaczymy co z tego wyjdzie, ale myślę, że w porządku. Rozmawiałem z nim w piątek. Bardzo sympatyczny jegomość, także problemów nie spodziewam się dzisiaj żadnych. Dobra, oglądzę bez sensu. Jadę dalej. Dobra. Będziemy startować. Kolega jeszcze jedzie zatankować. A ja odjadę osobówką. Odjadę ciężarówką, wjadę osobówką i pozamykam bramy. Dobra, po pierwszych porannych przygodach jedziemy dalej. Nie wiem, co się odwaliło, ale jedzie tutaj Piotrek za mną i krzyczy na radiu. Krzychu, poczekaj, bo coś się dzieje. Mówię, co się stało? Mówi, że mu totalnie pulpit rozłączyło i wszystko, nie? Mówię, jak? No co tego? No auto nie reaguje na gaz, nic. Mówię, no kurde, pięknie. Mówię, fajnie, że jesteśmy blisko od bazy chociaż, ale na chwilę coś się poprawiło i jedziemy dalej. Nie wiem, co to było, czy chwilowy zanik prądu, czy co, ale słyszałem na sobie radio, tak piszczał ten samochód, tak, jak błędy ma. Ale nie wiem, co to się stało, byle już więcej tego nie było. A teraz jeszcze ciekawostka. Zadałem tutaj koledze pytanie, czy wie, jak się włącza tempomat w Magnum. No to mówi, że nie bardzo. Mówię, dobra, to dam ci chwilę, spróbuj sobie rozkminić, czy dasz radę, ale wymyk, nie? Mówi, Krzysiu, weź powiedz, bo nie wiem, nie mam pojęcia. A to nie takie proste, jak też wsiadałem pierwszy raz ten samochód, to nie wiedziałem, jak ten tempomat włączyć. To jest kombinacja klawiszy taka, że w Mercedesie prosto. Po prawej stronie na kierownicy przyciski od tego są i tu się wszystko ustawia i pasuje, a tam nic. Tam trzeba klawiszem dać do dołu, takim specjalnym od tempomatu i dopiero na kierownicy wtedy się ustawia, inaczej się nie chce. Ach, kurde, 3:20, jeszcze tory pozamykane, niech to pech. Więc trzeba będzie chwilę poczekać. Nieraz się stoi 5 minut, nieraz się stoi 20 minut, niestety. No ale się śnieg rozpadał teraz, kurde no. Marzec i teraz takie będą akcje, że będzie śnieg. Już pomału do wiosny myślałem, że bliżej, a nie do zimy. 4:20. Jedziemy dalej do Szczecina. Kolega się tutaj za mną trzyma. Strasznie słaba jakoś, kurczę, jakieś ciemno. Te kamery słabo widać. Ale jedzie za mną, jedziemy sobie równo. No i w ogóle tak, ciekawostka, tankowaliśmy rano koło bazy na BP. No i ten kolega mówił, że no dosyć mocna rezerwa i że będzie tankował tam do pełna i tego, nie? No i zatankował. Jeszcze tam poszedłem z nim na tą stację, bo tam nie byliśmy pewni pinu. No i zapłaciliśmy i tego. I tak teraz jedziemy. Ja mówię do niego na radiu. Mówię, ile ty litrów zatankowałeś? No on mówi, no kurczę, no nie zwrócił uwagi i tego, no ale no jak była rezerwa, to jak ja pamiętam jeździłem tym autem, no to i nawet z 300 litrów powinno tam wejść. Nawet ponad, jak była taka mocna na przykład rezerwa.
A my tak jakoś, kurczę, nie zwróciliśmy uwagi, a przecież powyżej 200 litrów należy się bądź 10 zł. I kurczę, przysłowiowa kawa przeszła nam koło nosa. Znaczy, nie mi, tylko tu koledze, bo ja tam kawy nie lubię. W ogóle kiedyś, jak jeszcze za granicę jeździłem busem, stałem gdzieś w Niemczech, no w takim gigantycznym korku, że to no, nawet kilka godzin w sumie, tam pamiętam, ba zeszło. No i wiadomo, jak to w korku, już ludzie zaczęli wychodzić z samochodów. No i przyszedł do mnie jeden tam kierowca, chyba nawet z dużego, i mi się pyta, czy mam kawę może, bo mu się kawa skończyła. No wiesz co, kolego, poczęstowałbym cię, ale no ja kawy nie lubię. Nie pijam kawy. Herbatę tak, herbatę lubię. Zresztą tutaj też mam kubeczek, mam herbatę. Jak mam ochotę, to sam sobie zrobię. No i ten. On mówi, no dobra, trudno, nie? A czy mam może, standardowy tekst parkingowy, poczęstować papieroskiem? Bo mu się skończyły. Bo wiesz co, chętnie bym cię poczęstował, ale papierosów nie palę. To mnie skwitował. To co z ciebie za kierowca? Nie pijesz kawy, nie palisz papierosów. To z ciebie, nie kierowca. No i sobie poszedł. Taka ta historia. Więc no... Teraz może jestem trochę lepszym kierowcą, bo... A zresztą nie będę o tym mówił. To niezdrowy, nie robi się tego, nie powinno się tego robić. Dobra, bo zgubiłem wątek. Jedziemy dalej. A, wiem co chciałem. A propos historii parkingowych u naszego zachodniego sąsiada. No to wiadomo, no jak jeździło się za granicę, no to te tam dziwne rozmowy typu ile zarabiasz, jak to się jeździ, a ile on to nie zarabia i że co weekend w domu i tak dalej, i tak dalej. I ja myślałem, że takie opowiastki to tylko no, za granicą, że w Polsce no, no wiadomo, no, za granicą no to Polacy podchodzili i tak dalej, ale że to taka jest mentalność po prostu, nie wiem jak to nazwać. Ale i w Polsce się zdarzyło. Ostatnio byłem w ciężkim szoku, przyszedł do mnie, jak byłem na załadunku w Szczecinie, przyszedł do mnie tam jakiś tam kolega, powiedzmy. No i mi się pyta, jak to tam wygląda, bo on tutaj pierwszy raz tego, no to oczywiście wytłumaczyłem mu, pomogłem i tak dalej. No i jak mi zaczął ze śpiewką, a czy ty latasz tylko po kraju, a ile tu zarabiasz na tej krajóweczce, bo on za granicę jeździł? O to może w sumie tak, w sumie dużo tłumaczy, skoro jeździ za granicę, to i ta mentalność się zgadza. Ile zarabiasz, u kogo jeździsz i te takie, no wiadomo, opowieści, pytania skrypty i opowieści skrypty i jak on to nie ma dobrze. No nie lubię czegoś takiego, nie wiem, no, nigdy sam w życiu nie podszedłem do nikogo, się o takie rzeczy nie pytałem, mało mnie to interesuje, mnie interesuje jak ja mam dobrze i nie lubię się takimi rzeczami chwalić, ile to się zarabia i jak to nie mam super systemów pracy i tak dalej, i tak dalej. Najlepszą odpowiedzią na takie zaczepki, na takie pytania są: jeżdżę sam u siebie i jeździ się bardzo dobrze. No to jak się powie, że się jeździ u samego siebie, no to już schodzą z tonu i idą sobie zazwyczaj dalej. Co prawda to oczywiście nie jest prawda, ale no jakoś trzeba, tak powiem, odpulić tych nieciekawych rozmówców, bo nie powiem, nieraz się zdarzy no ciekawy jakiś tam ktoś, jakieś tam ciekawe kierunki, na przykład tam Norwegia, czy w ogóle Skandynawia i tak dalej, jakieś tam ciekawe opowieści tam z trasy, ten lubię naprawdę, to nie jest tak, że ja się zamykam na innych ludzi i nie lubię z nimi rozmawiać, bardzo lubię, jak ktoś jest ciekawy i ma coś ciekawego do powiedzenia, a nie takie, że tak powiem, garbsenowe opowieści lub pytania, nie? Każdy wie, o co myślę chodzi, więc no nikt tego chyba zbytnio nie lubi z normalnych ludzi. Kurde, ja myślałem, że to będzie coś pomału przestawać padać, a to coraz gorzej się robi. No, drogi co prawda jeszcze w miarę czarne, ale no... Tutaj widzę plac na tym nowym Amazonie. Znaczy to jest taki chyba ten przerzutowy magazyn Amazona, już cały biały. Jestem ciekaw, jak dalej będzie. Dobra, raport zdamy później. Dobra, wszystkie tematy tutaj mamy w Szczecinie ogarnięte. Już jesteśmy na powrocie do Poznania na rozładunek. Tylko towarzysz podróży skręcił mnie w tą drogę, ale tam da się na szczęście to objechać i
i spotkamy się w jednym punkcie i pojedziemy dalej razem. Po prostu na światach centrum Szczecina go, kurczę, zgubiłem. Gdzieś jego światła przytrzymałem, mnie puściły i pojechał trochę nie tą drogą. No ale to nie jest trudno, nic się nie dzieje. Spotkamy się w Pyrzycach. Także nie najgorzej. No warunki już się trochę poprawiły. Co najciekawsze, jak dojechaliśmy do Szczecina, to tam zero śniegu. Nic, kompletnie. A po drodze przecież śnieżyca była taka, że eska była biała. A tutaj już śnieg przestał padać, już tutaj tą starszą drogą można jechać, także nie jest najgorzej. Śnieg sobie tam troszeczkę leży na poboczach, ale jest spokój. Nie wiem, czy widać, ale jest i moja zguba. Dojechał. Lecimy dalej. Zmierzamy pomału do celu, do Poznania. A dostałem info, jutro szykuje się coś innego niż Szczecin. Kurde, fajnie. Już dawno gdzieś indziej nie byłem niż Szczecin albo gdzieś koło Poznania. Jakaś trasa ma być, kurde, nie wiem co to jest za miejscowość. Nie, no jakaś taka dziwna, ale leży to gdzieś między Warszawą a Łodzią. Gdzieś tam te rejony, także kurczę, no już dawno mnie tam nie było. Odwiedzimy coś nowego. Coś ciekawiej będzie można było nagrać. Także to na tyle dzisiaj. Wspólna podróż z moją byłą Magnumą. Teraz tylko do domu i odpoczywać.